witam Państwa wszystkich, którzy przyjęli zaproszenie, którzy przyjechali tu do nas. Mam dla Państwa małą niespodziankę. Po części oficjalnej przyjechał do nas Dawid Król. Dawid, witam Ciebie. Stoi tutaj, wykona koncert patriotyczny. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, realizację kolejnej edycji projektu podnoszącego pamięć bohaterów ziemi tomaszowskiej, ziemi narolskiej. Chciałbym podziękować także za to, że no, rośniemy w siłę. Ja dzisiaj miałem trudności z dojazdem tutaj do miejscowości, bo z jednej strony KOP, z drugiej strony jakowcy, normalnie drogi poblokowane. Mówiłem pani prezes, jak hasło powiedziałem Magda, dopiero mnie puścili, tak? Bo Brzeziny i w tym współczesnym czasie są silne, tak, tutaj i dobrze zabezpieczone. Ale to tylko dlatego, że jesteśmy tutaj razem. Witam i dziękuję za przybycie samorządowcom, tutaj panu burmistrzowi, panu wójtowi. Rzeczywiście organizacje pozarządowe wspierane przez samorząd mogą bardzo dużo zrobić. I no cóż mogę powiedzieć, no, jest to ważny projekt, szczególnie w tych czasach, gdzie z jednej strony mówi się o potrzebie patriotyzmu, a z drugiej strony musimy szczególnie pamiętać o tych takich elementach patriotycznych, które tak cały czas są jak gdyby w cieniu, tak? A ten projekt jest taki troszeczkę inny, też patriotyczny, ale troszeczkę inny w tym wymiarze zaproszenia artystów wspaniałych, którzy pokazują naszych bohaterów w pięknych dziełach w drewnie. Dziękujemy naszym artystom, że przyjęli zaproszenie do uczestnictwa i dziękujemy za te wspaniałe rzeźby. Kończąc, powiem w ten sposób, że mamy tu siłę, mamy power, mamy zjednoczenie w tej działalności patriotycznej. Oczywiście jesteśmy światowymi obywatelami współczesnej Rzeczpospolitej, inne tematy nas interesują. Ja jako poseł dziękuję za to, że mamy kontakt i rozmawiamy o innych kwestiach. W tematach patriotycznych i tych innych jestem do Państwa dyspozycji i się Państwu bardzo nisko kłaniam za to, że jesteście, że chcecie współpracować, że stanowicie bardzo pozytywne inicjatywy. Ja proszę Państwa nie powitałam rzeźbiarzy, tych głównych autorów, tych wspaniałych rzeźb. Jest to Zenon Stańko z Rybnika. Zenuś, pokaż się. I Mariusz Opoka z Adeliny Gmina Chodel. Proszę Państwa, dla Was w tym roku wyrzeźbili Michała Bednarskiego, pseudonim Jodła. Jest to pierwszy dowódca kompanii Narol, który jest praktycznie zapomniany przez społeczeństwo, i mieszkańca Brzezin, Józefa Jarosza, który był w Korpusie Ochrony Pogranicza. Decyzją zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość na podstawie uchwały nr 57 z dnia 28 marca 2022 roku odznakę zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przyznajemy panu Mariuszowi Opoce i Zenonowi Stańko. Zapraszam. Jako skromny wyraz podziękowania przez to naszego środowiska dla pana za wspaniałą pracę patriotyczną, która też jest oparta talentem artystycznym. Dziękuję za to, że pan chce być na tym i wspierać naszą działalność. Dziękuję za wszystko. Pan Mariusz Opoka. Panie Mariuszu, też przed panem, proszę, postaram się tutaj nie uszkodzić pana. Podobnie, odsłoń, panie Mariuszu, podziękowania za pańską decyzję wspierania. Profil, bardzo dziękuję. Projektów. Dziękuję Dziękuję bardzo, panie prezesie, panie pośle. Proszę Państwa, ja jeszcze dodam, że dzisiaj macie Państwo możliwość skorzystać z tego, żeby obejrzeć wyposażenie i umundurowanie tutaj trzech grup rekonstrukcji historycznej. Zachęcam do tego. Jest to najlepsza lekcja historii dla dzieci, dla młodzieży. Tego w telefonach raczej nie obejrzą. Mogą dotknąć, mogą zobaczyć, mogą porozmawiać. Szanowni Państwo, rok temu, kiedy przyjechali ci artyści do nas na plener rzeźbiarski, to pani Magda mówi do mnie, aby tylko wiesz, postaw mi to drzewo, już resztę dam radę. Ale kiedy już te rzeźby powstały, kiedy już odbył się wernisaż,
Ona mówi, za rok znowu przyjadą. Mówi, daj spokój, kobieto, może troszkę coś zwolni. Nie, nie, mówi, to trzeba dalej kontynuować. I zobaczcie, co powiedziała, to zrobiła. A że my mogliśmy w jakiś tam sposób pomóc, to myślę, że to jest nasz obowiązek, żeby takie inicjatywy wspierać, a w szczególności takie osoby, które zostały zapomniane, a kiedyś wyśmiewane, karane były ich dzieci. Dlatego ja nawet nie mam żadnych wątpliwości, żeby przy następnym jakimś twoim wydarzeniu, żeby pomagać. Wierzę w to, że to, co robisz, to świadczy o tym ta liczba osób, która tutaj jest, która docenia to, a na pewno jeszcze wiele innych by przyszło, ale trochę im wstyd jest, że kiedy przyszłaś o pomoc prosić, to powiedzieli, że nie mają czasu albo nie mają pieniędzy. A to nie chodzi o pieniądze, to nie chodzi o czas, to chodzi o jakiekolwiek dobre wsparcie. I za to, co tutaj to stowarzyszenie robi, szanowni państwo, to wielkie, wielkie ukłony, a przede wszystkim, jeśli kiedykolwiek zwróci się do was Magda, to proszę, nie zostawiajcie jej z kwitkiem, tylko pomóżcie, ile to będzie możliwe. Ja deklaruję, że zawsze będę wspierał takie inicjatywy, jeśli tylko będzie mi to dane. Dziękuję bardzo. Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo proszę. Wójt gminy Wężyc, Andrzej Adamek. Tak świeże, świeżo malowane, nigdy wam nie ruskną. I zapraszam pana Grzegorza Dominika, burmistrza miasta i gminy Narol. Panie burmistrzu, dziękuję. Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Karolina Janik, proszę. Jestem naprawdę wdzięczna pani, dziewczynom z GOK-u, bo chyba nikt tak nie wspiera tych działań edukacyjnych jak wy. Dziękuję bardzo.